Halo, 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 jak mnie słychać? 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 Ty czekałem bez spoilerów? Jak bez spoilerów, jak przechodzę ostatni poziom? Możesz popatrzeć, jak chcesz. Obiecuję, że... No, znaczy obiecuję. No myślę, że będzie ciężko. Nie wiem, ile mam żyć, chyba z 20... Około 20? 22? Jakoś tak? Co nie? Co to znaczy nie? Rozwin myśl. Mówisz, kiedy mastery? Nie wiem, nie chcę mi się robić znowu. Może po kolejnym zlocie. O, nie ma scenki, ale zmułem, myślę, że będzie. Dobra, mamy maskę. A tak poważnie. Tak poważnie w końcu zrobię, ale jeszcze nie potrafię powiedzieć. Fakt, te lasery przeszkadzają mi. Kurwa, jak to działa. Ale do dupy to działa, muszę... O Jezus! A fuck! Kolejne lasery, których nie zauważyłem. Pozdrów Marmero. Pozdrawiam. Pozdrawiam Marmero. O Boże. Dobra, jest pierwszy checkpoint. Kurwa, jak to przejść? Chwila. O, to dobra, to mi się usuwa. To jeszcze pół biedy, myślałem, że platformą pode mną. No to to w takim razie jest... Kurde mać, easy! Jezus Maria. Easy. Uj, nic nie wiem. A, trzeba skoczyć na platformę obok. Dobra, jak już się to wie, to to się wydaje dość oczywiste, ale... A jak ja mam tam doskoczyć? Kurwa, nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze jedno. To mi znika. Jak to działa? O Boże. Nie! Nie wcisnąłem na czas. Dobra, lecimy jeszcze raz. Mam 19 żyć. Mam nadzieję, że ich nie przepieprzę. Ty, ja też tak myślałem, ale prawda jest taka, że Fitu, że jak przechodzisz poziom już drugi raz, to naprawdę dużo łatwiej idzie. Ja się przekonałem po tym poprzednim, który grałem przed chwilą. No wczoraj mówię, ni cholery nie dałem rady go przejść, no nie? W sensie siedziałem do którejś tam w nocy... Boże, jeszcze lasery! Siedziałem do którejś tam w nocy i próbowałem go przejść, ale no nie dałem rady. Dzisiaj na niego wchodzę, jeszcze diament dostałem za niską utratę żyć, no nie? Także... Oh fuck! Nie! Nie tym razem. O, on jakoś dziwnie lata. Chwila, nie dojrzę jak.
Aha, się krzyżuje z tamtym. Jezus Maria! Aaa, jeszcze! Kurwa, jak to przejść? Strasznie, właśnie... żałuję, że od razu nie poszedłem w streamy, tylko tam z tym montażem, bo się strasznie kurwią, tak śmiesznie wygląda. Boże! Drugi checkpoint to jest raptem. Jeszcze w sumie nic nie zrobiłem. 170 skrzynek mam, 8 i takie problemy. Dobra. Okej. Okej. Czaję, jak to ma działać. A, tu jest checkpoint. A to niżej w takim razie to było. A, to pułapka była, myślałem, że mam tam przejść. Przytuliłbym to życie, ale podejrzewam, że to święte swoje, więc już dam sobie spokój. Dobra, mamy spowolnienie czasu, tutaj piękna podobizna Cortexa. On jakoś przypomina mi tego Blinkney Trilogy bardziej, nawet niż obecnie, tak? Chyba tak. Ma takie charakterystyczne ułożenie włosów, mniejsza. No i popatrzmy sobie na obrazy. O, Tiny! Poważnie, nie wiedziałem, że tu jest. Jest Tiny. O, faza. Dobra, po... A, no tak. Zapomniałem, że mam maskę. Okej. Tyle tu mam. Mamy lab asystanta. O ty kur... Ale by wystrzelił. Dobra, jest życie, udało się. Kurde. Dobra, jest kolejne. Dobra, trzymaj się. Mam nadzieję, że się uda. Również bez odbioru, na razie. Fuck, jak to... Nie! Lab asystanci, co tu się... Skąd to wylatuje? Gdzieś z drogą. O kurde macie. No postaram... a wie... Ty, patrz się w kurde i patrz na mnie. Dobra, udało się. Wiesz, może od razu powiesz mi, jak się robi zapis streama, bo podejrzewam, że dojdę do tego. Ale jeżeli wiesz, to ułatwisz mi życie. Okej, udało się. O Boż! Fuck, co ja zrobiłem?
Nie no, to życie to jest chyba tutaj dla jaj. Trzeba tam po prostu się dostać i jeszcze uważać na tego chuja, co strzela. Dobra, lecimy. Co? To jest niemożliwe. Czy ja muszę sprawdzić jedną rzecz? Czy od zawirowania też mam ułamek sekundy na reakcję? Boże!
dobra. Kurwa, jak to przejść? Boże święty, przecież to jest niemożliwe. Kurde mać, co tu się dzieje? O Jezu, i teraz najgorszy moment. Nie, nie zdążę. On już musi... Jak tu wymierzyć czasowo? Boże, nie, no nie! To jest jakaś pomyłka. Jeszcze raz. Pozdrawiam dwie osoby, które doszły. Dobra, uwaga. Czym przekonałem? Wpisem na fejsie? O Jezus Maria. Jak to przejść? Powiedz mi, jak to przejść? Możliwe. Kurde, to jest po prostu niemożliwe. Jeszcze chłop na górze laserem strzela, czy tam inny robot. O Jezu. Nie! Ja to muszę przebiec. Nie ma opcji, żeby przed tym się prześliznąć i jeszcze raz to jakoś zrobić. Muszę to przebiec. Jakby to nie wyszedłem poza ten fragment. Tyle razy powtarzałem już to, co teraz robię, że dosłownie, no, umiem po prostu, tak? Ale tamtego etapu, o Boże, no, jeszcze się udało. Ale tutaj to jest jakaś masakra po prostu. Ile trwa? No to zobaczmy sekundę. Raz, dwa, trzy sekundy? Chyba trzy jakieś, nie? Tak patrzyłem na licznik w lewym górnym rogu, który mam czas od początku transmisji. Nie, trzeba to przebiec. Ale trzeba w odpowiednim momencie kliknąć. Mogę spróbować, kurde. Nie. Raz. Ile razy on nie zdąży mignąć? Ląduję. Raz, dwa, trzy. Mignięcie. Raz, dwa. Tuż przed trzecim trzeba. Raz, dwa, trzy. Jest! Fuck! Boże! Nie, to jest jakiś... To jest jakiś niemożliwe. Widziałeś, co to było? Kurde, nacieszyłem się pół sekundy. Mniej. O nie! Dobra, jestem. Nie! O Jezu. Dobra, zaraz rzucę ten poziom bonusowy. Niby tylko bonus round i to jest, podejrzewam, najtrudniejsze w poziomie. W sensie mam nadzieję, że już nic trudniejszego nie czeka, bo to jest i tak trudne. W sensie poważnie. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę się z siebie śmiał, tak jak dziś się śmieję. Śmieję się z siebie, jak to ciężko wymówić. W momencie, gdy wspominam, że miałem trudności z pokonaniem botów na hardzie w CTR-ze. To tak mam nadzieję, że będę się śmiał w przyszłości z tego. Nie, no! O Jezu, przecież tu trzeba od razu ruszyć na te skrzynki.
3. Nie! 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 Już prawie, już teraz będę to przechodził. Już wiem, o co chodzi. Ciekawi mnie, czy to był najgorszy moment bonusu, czy czeka mnie coś jeszcze gorszego. Okej, okay, raz. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, nie. Ogarniam nitro, ale ta sekcja, znaczy tak o, ta sekcja, którą teraz lecę, no jest jeszcze w miarę. W sensie nie, no jest prosta, jak już się opanuję ją po kilku razach, tak? Ale... Oj, fu, ogarniam nitro, właśnie poleciałem na dno. Daję sobie, chcę po prostu zobaczyć, co się dzieje za tamtymi skrzynkami, czy jest dalej taki rozpieprz, jak do tej pory był, czy jest lżej, bo jak jest jeszcze gorzej, to po prostu idę z poziomem dalej. I tak, jest 28 minut, a ja ledwo, tam nie wiem, trzeci checkpoint mam, czy który. Dobra, chwila skupienia. Okej, okay, jeszcze za wcześnie. Raz, dwa. Za wcześnie. Raz, dwa, trzy. O Boże, serio? O Jezus Maria. No nie wierzę. Dobra. To już będzie ten raz, kiedy dam radę. Raz, dwa, trzy. Nie. Raz. Nie. O Jezus! Kurwa. Myślę, że w końcu to ogarnię. Przypomnij sobie Stormy Essence. Wiesz co? Wydaje mi się, że Stormy Essence był prostszy. W sensie od tego bonusa? No, raczej. Nie, ostatni raz go gram, bo już mam dość. Może kiedyś do niego wrócę. Dobra, jestem tu. Przynajmniej mam sekundę na zastanowienie się. Co robić dalej? O Boże, jeszcze tam ktoś strzela lasterami. Tam mam dwa życia, ale jak ja miałbym się stamtąd wydostać, chyba jakoś domem jest opcja. Chuj z tym. Nie zastrzelę go, to mnie... O Boże, nie wiem, co tam się na dole dzieje. W ogóle nie widzę. Nie, do, nie, tam na pewno nie ma żadnego podestu, same platformy. Dobrze by było tego pajaca wyeliminować. Ale jak skoczę na niego, wydaje mi się, że go nie zabiję. W sensie nie wiem, jaka jest metoda na zabicie jego, ale nie chcę już mi się próbować. Także po prostu powalniam czas i... Nie, w złym momencie. Okej, okay. No bez jaj. Ej, nie wskoczę tam. A tam już jest końcówka. Kurde mać. Dobra. Czyli jednak to. Boże, nitro, serio. W sensie, serio. Na sam koniec liczyłem na zwykłe wykrzykniki. Są trzy życia. O, no dobra. Nie! Chuj, chuj, chuj. Pięć żyć. Nie dam rady. Pierdolę to. Następnym razem, innym razem. Nigdy. Nie.
O Boże. Tam jest kolejny checkpoint, jak coś. Ile mam żyć? 18. Zginąłem raptem 11 razy. Nie. Jeszcze mi się palec ześlizgnął. Ze strzałki. Nie! Boże, nie ten przycisk. Miał być ślizg. 16 żyć. Okej. O Jezus Maria. Nie, nie, nie. Wow, 3 osoby. Jaki popularny livestream. Kto wpadł? Możecie się podzielić. O Boże. O! Ale ham. Dobra, poszedł. Okej. Nie, nie, nie w ten sposób. Nie, jak to? Kurwa. Ja pierdolę. No nie wierzę. Jak ja mam to przejść? Przecież nie... Nie, nie skoczę po nitro. Ja nie mam spowalniającej maski. W ten sposób na pewno nie dolecę. To muszę ze wślizgu robić. Skoczyć dwa razy i... Jak skaczę dwa razy i zamienię się w świdra, to już nie mam tutaj skoku. W sensie on mi wykorzystuje ten skok i nie mogę się odbić. To muszę zrobić ze wślizgu. Dosłownie robię raz... sorry. Podwójny skok i już nie mogę. Dopiero po zderzeniu z czymkolwiek, no nie? Dobra, wślizg. Wślizg, skok. Jest! Okej, podłapmy trochę jabłek. Owocku klumpa. Lecimy dalej. Jest! Fuck, fuck, poszło. O kurwa, dobra no. O, ale spieprzyłem. Nawet nie pomyślałem, że tak to zadziała. Dobra, tutaj. Okej, mam nowe życie. Co tutaj się dzieje? Nie bardzo mi się to podoba. O kurde, ja wiem jak to przejść, ale to jest przewalone, żeby to wykonać. Muszę odwrócić grawitację i złapać tą platformę, jak już, czyli robię coś takiego. W sensie idę do góry i do dołu. O Boże. Dobra, co tam wyżej było?
Aż bo mi tu prędkość jakąś pojebaną nabije. Okej, okay, jak on przekroczy to, to wtedy lecę. Ile żyć? 12. Nie! O, trudne. Dobra, podłapmy tutaj trochę. Taki plus, że jeszcze tutaj trochę jestem w stanie złapać ich. Dobra, chwila. O, za długo. O, jest. Powiem, znaczy, no jest droga gra w tym, nie? Bo kosztuje tam, w najlepszym wypadku, teraz pewnie 200, nie wiem, 40 może ktoś sprzedaje. O, fuck. Dobra, spieprzam stąd. Ale no i tak sporo, nie? Okej, okay, jak ja mam to przejść? Po prostu z ślizgiem, nie? Okej. Dobra. Fuck, jak ja to zrobiłem? Nie! O Jezu, serio? Tam już powinien być checkpoint. To jest znęcanie się. Dobra, muszę nadrobić trochę cokolwiek, ale to naprawdę pomaga. W sensie więcej jabłek, czyli więcej żyć. No dobra, lecimy. Czyli tutaj to było tak, dalej mamy tak i lecimy normalnie. Nie. Przejebane. Wydaje mi się, że wtedy miałem jednak trochę farta. Dobra, kończą mi się życia. Nie! Dobra, trochę ryzykownie. Dobra. Chwilę na przemyślenie. I lecimy. Okej, okay, poszło. Jest o Boże, dzięki. Czyli za to, że jestem frajerem, w sensie słabo gram, to gra mi dała punkt kontrolny więcej. Jakie miałem to przejść? Dobra. Witam.
Nie! Chyba za dużo zastanawiania się. O Boże. A może rzeczywiście po prostu skoczyć na to? Da się? Nie, chyba nie bardzo. Ześlizguje mnie. Ześlizguje. O Boże. Mam pomysł już. Po prostu muszę na odwrotnej grawitacji grać, czego nie lubię. O, ty kurde macie. Nie, lasery. Ja pierdolę. Znowu te jebane lasery, których nie założyłem. Dobra, skupienie. To samo. Okej, jak to przejść? Chwila na pomyślenie. Tutaj. Nie? Okej, gdzie jest checkpoint? Ooo! Lab assistant poleciał. Dobra, jest checkpoint. Okej. Życie poszło. Okej. Jak to działa? Ściana laserowa. Tutaj mam tego. Nie wiem. W sensie... Aha! On ucina. Ale... I tak to jest przejebane. W sensie... Jak ja mam to później przejść? Wiem chyba. Chyba wiem. Dobra. Co? Aha, tutaj jest tak. Okej. Okej. Kurwa, kto tam robi jeszcze lasery? On tu pojebani. Nie. Nie starczyło mi synchronizacji. 45 minut gry, zaraz wyjdzie, że psu w dupę. Następnym razem już przynajmniej będę wiedział, jak grać. Jak? Gdzie mam skoczyć? Silver, masz jakiś pomysł? Bo chyba ty mnie oglądasz. Jakie miałem to tam, to przejść po prostu. Przecież to jest jakieś... Nie! Oh, fuck. Kurwa, trzy... Ile? Jedno życie mi zostało? Zapomniałem o tych skrzynkach, ale... Dobra, mam plus jeden. Nie wiem, chyba mnie to i tak nie ratuje. Nie mam pomysłu nawet. Czy coś... Czyż ja się zmieniam w niego i co, odbić się mogę? Tam nad moją głową są jakieś platformy, ale one są zabunkrowane. Nie mam pomysłu. Serio, nie wiem. Kurwa. No są zabukrowane, no. Nie, ja muszę tam jakoś liczyć na farta, na cokolwiek.
nie, chyba nic tego nie będzie. I mam jeszcze pojedynczego łuka, więc też bez strzały. Dzięki Silver, dzięki za pomysł. O Boże, dzięki za ten komentarz ze wsidnią, bo już nie wiedziałem co robić. O, teraz co? O Jezu, jaka sekcja. Jaka sekcja. Ona odwraca grawitację, nie? Ja w nią spadam i muszę... No dobra, R2 mieć w pogotowiu. No i chuj z mojego R2. Zero żyć. Nie. Liczyłem na to, że w ogóle łuka mnie ochroni w jakiś sposób, ale... Okej, to już jest... Widzisz, jak raz przejdziesz, to już jest okej, no nie? W sensie... Zrobiłem to ponownie. Tak, najgorsze to jest wpaść na pomysł, jak to zrobić. Okej, mam jedno życie. Nie! Za dużo razy R2. Już widziałem, jest wślizg. Opadam. R2. I znowu R2. To się da zrobić. Kurwa, czemu mi tak mało żyć zostało? A miałem chyba ze 20, nie? Dobra, jestem w tym samym miejscu. Czyli wślizg, zaraz muszę to sobie wyprzedzić w myślach, wślizg, R2 w tym miejscu i znowu R2, dwa razy, raz wślizg, dwa razy R2. Nie, za wolno i chuj bombki strzelił, pograne. Tak, teraz patrz, robię restartur i poziom i lecę od nowa. Także w sumie, no nie wiem, zobaczymy dokąd dojdę. Już ja ten poziom przeszedłem prawie że cały, tak mi się wydaje, że prawie cały przeszedłem, więc w sumie zobaczymy, ale 50 minut siedzę nad jednym poziomem. Dobra, trochę czasu spędziłem w sekcji bonus, ale mimo wszystko lecę od nowa. Z 4 życiami miałem 20. No, tak naprawdę musiałbym gdzieś pójść do innego poziomu, nabijać sobie życie i znowu próbować. Ale chyba wolę przykatować jeden level i... no. A Jezu, co ja odwaliłem? Durny jestem po prostu. Mhm. I chuj. Będę to powtarzał parę razy. I chuj. Dobra, połaciłem się na to życie.
Okej. Zarobiłem życie i straciłem. A może i nawet nie zarobiłem. Tam chyba były tylko owocki. O Boże, co ja objebałem. Tutaj ominąłem życie. Okej. Okej, więc jesteśmy przy bonusie, nie będę teraz na niego tracił czasu. Nie. Niestety. No plus taki, że z czterech dochodzę do tego momentu i mam... W sensie, że w ogóle przechodzę. Wcześniej chyba gorzej było, nie? O ty, co to leci, leci na mnie. Dobra, to ci zmieniamy. Nie, uf, jeszcze zdążyłem wrócić. Okej, jestem tu. Nie! Co ja odwaliłem? Co? O Boże, trzeba było wylądować na TNT.
czemu zapomniałem o tym. Dobra, śliski skok to jest najlepsza strategia na tą maskę. Kurwa, tylko trzeba umieć grać, a nie jak ja. Nie. Nie. Jakie to jest przestrane. Mhm, i chuj. Bombki strzelił. Lecimy od nowa. Zobaczymy, czy dojdę dalej. W końcu już tak to ogarnę, że cały poziom przejdę praktycznie bez straty życia. W ogóle tak, easter eggów. Matka Cortexa ma na głowie M. M to ryżeczkawkę. Mały Cortex waży jakieś eliksiry. Tu jest Tiny. Tu już nie wiadomo co. Tu jest... może stary jego? Co? Włączyłem to niechcący? Patrz, dobra, że jestem tu. Bezstratnie praktycznie. Nie! Co? Co to miało być? O Boże, co to było? W sensie tam nie miałem tych pointów?
O, wiem dlaczego nie miałem takich punktów w końcu. Trzeba choć raz wejść w... ponusa. Nie chcę mi się tutaj tracić za dużo czasu, bo i tak tego nie przejdę. To robię sobie po prostu save'a. O bo nie! Kurwa, zajebie się. I to, i ponownie, czy ta sama sytuacja. Nie! Chwila, a ja jestem... Dobra, już się popieprzyło, mam teraz... Wiem, który jest moment. Dwa życia, 6 razy zginąłem. Mam tam łuka, ale on mnie nie chroni przed laserami. Nie skorzystam z niego. Trzeba chwilę zaczekać. Nie! Nie ten przycisk. Koordynacja Iwanych palców. Dobra. Całe 2 życia, więc bardzo dużo oczywiście.
Nie! Za dużo zastanawiają się. I chuj. A możesz pod tymi ostrzami kucnąć? Wiesz co? Nie wiem, nie sprawdziłem. W kryzysowej sytuacji mogę spróbować, ale i tak muszę przeskoczyć te lasery, więc... Wiesz co? Chyba powinienem móc, tak patrzę. Dobra, chuj, sprawdzę. Mogę. Okej, doszedłem aż tutaj. Więc nie jest źle w sumie. Okej, co mnie wtedy zabiło, pamiętasz? Bo ja nie. Raczej nie czekanie, nie? Tu, dobra, witam. A, tutaj jeszcze przyszedłem. No, dzięki za tipy, Silva. Okej, teraz to mamy, tak? A, to ten przewalony moment. Dobra, ale doszedłem tutaj mając 4 życia na starcie, więc... no jak widać, poziom tak naprawdę z próby na próbę staje się dla mnie coraz prostszy. O, fuck! Zabrakło mi skoku. Coraz prostszy, ale trzeba i tak cały czas strasznie uważać na wszystko. No i chuj, bo źle skoczyłem. Będę pewnie zaraz jeszcze raz leciał run, ale teraz przynajmniej... No już na wiele rzeczy mam sposób, tak, więc powinno pójść dużo, dużo lepiej. W ostateczności później jeszcze do tego wrócę i... mając więcej żyć, tak? Nie! Kurde mać, dlaczego mi w ślizg nie wszedł? Chuj, lecimy znowu. Wiem, spróbuj w ślizgu, pamiętam o tym, po prostu, nie wiem, wydawało mi się, że klikałem. Tak to jest. Tak to jest. Która godzina? 21:37. Noc jeszcze młoda. Później final boss mi tylko zostaje. No i cała reszta rzeczy związanych z grą, tam te tryby inverse, wszystkie skrzynki, flashback tapes, time triale. Te chyba sobie na sam koniec zostawię. Raczej nie powinny być potrzebne. Chwila. Aha, bo tam mnie ciekawiło, ale nie wiem jak tam dojść. Zostawiam to życie. I tak pewnie bym je stracił. Okej, mamy znajomy moment.
Tu jest życie. Ryzykować? Aha. Jest! Opłaciło się. Dobra, teraz wchodzę sobie tutaj i tworzę checkpoint. Tego nie przechodzę, pierdolę. Szkoda trochę tych wielu żyć, ale to jest dużo do ogarnienia. Nie! A, to tak mało jabłek daje, myślałem, że więcej są. Nie. Okej. No, pieprze. Nie. No nie! Przeklęte TNT. Za szybko mówisz? Może. Dobra. Ja pieprzę teraz na pewno. Ach. Dobra, jest dodatkowy. Fuck! Rzeczywiście, na pewno za szybko. Ale ja to robię... Trudno mi to opanować, ten ruch. W sensie, że wyczekania, nie? Bardzo... No nie! Miałem... Musisz w ślizg skoczyć i za TNT odpalić kręciołek. W ślizg skoczyć! O! Dobrze mówisz. Muszę potrenować chwilę teraz ten ruch, bo... Nie! O Jezu! O, brakowało. Tak,
spokojnie mogę to zrobić. Wślizg, skok. I wtedy. I wtedy. Okej, to się da zrobić. Dobra. Poszło. Nie? Okej. Dobra, zauważyłem, że ten ślizg, nawet jak wyjedziesz chuj za boksa, i tak możesz podskoczyć jakby z powietrza. Dobra, tu już doszedłem, czyli generalnie poziom już jest w miarę. Ten ślizg, jak wyjedziesz za boksa, to i tak możesz podskoczyć jakby z powietrza. Tak, rzeczywiście. Tutaj jeszcze będzie alternatywna linia. I nie wiem, czy to nie będzie linia Cortexa. Bo w sumie tylko on tutaj w tym świecie został. Dobra. Osiem. Okej, teraz idę na spokojnie. Ślizg, skok. No i chuj z mojego na spokojnie, jak nie zrobiłem ani ślizgu, ani skoku, ani nie zebrałem matki. Ślizg. Skok. Kurwa. Ślizg i skok. Łapię go. Wir. Ale tu trzeba dużo rzeczy naraz wciskać. Okej. Jestem tu. Jak tu było? W ślizg. Szybko R2 i znowu R2. Jeżeli to wyjdzie do końca, leć wirem na tych ostrzach. Ale nie wiem, czy ja wtedy bym złapał maskę tą zmieniającą czas, jeśli o tym mówisz. Zresztą nieważne. Nie? Chuj. Nie mogę od razu zmienić grawitacji. Grawitacji. Tam mi brakuje checkpointu, ale to jest po prostu niemożliwe. Dobra, nauczę się tej sekcji. W takim razie. Tu jest dużo czasu na to. No i chuj. I chuj. Jeszcze raz. Po prostu nie zrobiłem w ślizgu. Jedyne... Nie wiem, muszę po prostu chyba patrzeć na padę. Albo chwilę odpocząć, bo... No... Po prostu nie idzie, nie? I może wiem, co chcę zrobić. Co to?! Nie zrobiłem tak! Przecież nie da się... Nie, no ni chuja, nie zrobiłem tak. Kurwa.
Okej. Chyba. Dobra. Nie! Byłem na krawędzi, tam jest krawędź. Kurwa, ile mam tego? Jeszcze dwa. A, dlaczego ja zawsze zapominam teraz o tym? Może jeszcze mi pomoże. Nie! No właśnie, reszta to zmiana Gravity. Ja jeszcze tej Gravity dobrze nie czuję, bo to jest najnowsza maska, co nie? Dopiero teraz ją dostałem. Aż teraz, mam przesadę, nie? Ale nie umiem jeszcze jej dobrze ogarnąć. No i... Nie! Co?! Boże! Okej, okay, jeszcze na jedno życie. Obym nie musiał go używać. Okej. Okay. No kurwa, jebać lilijki, nie wiem jak ja to zrobiłem. To jest po prostu jakieś niemożliwe. Po prostu, no nie wiem. No i dobra, jestem w tym miejscu. O. Nie, ichu. Nie umiem wyczuć tej zmiany grawitacji. Nie umiem. Lecimy speedrun. Ile czasu mi zajmie dolecenie do tego momentu? A też ta maska zmieniająca czas grawitacji, ona działa z opóźnieniem, więc... No, to jest bardzo trudne do wyczucia, po prostu. Nie będę musiał czasem podskoczyć na ostatnim laserze. Wiem, dlaczego ja wciskam... Jak wciskam kwadrat? Ja siłą rzeczy... Czasem po prostu nie ogarniam... przycisków na jebanym palcu.
ty, może i masz rację, wiesz? Zaraz chyba idę po browara. A jeszcze teraz, albo nie, na live nie powinien mówić o tym. Ale mam specyfiki, doszły do mnie z Podlasia moje, więc jakoś tam powinienem ogarnąć brakujące rezerwy, że tak powiem. Dobra, tutaj sobie robię checkpoint i lecimy dalej. Trochę mnie te szczęki rozpraszają, ale to zaraz miną. Widzicie, bardzo śmieszne, nie? Dobra, teraz za pierwszym. Widziałeś, Silver? Twoja szkoła. O, pizdu, za wolno. O! No, ja, znaczy ja nawet bym powiedział niepotrzebnie, tam tyle zwlekałem w ogóle. I dalej. O, fuck. I tu na spokojnie. Jeszcze sobie wyczekam. Odpowiedniej chwili. Dobra, jestem. I teraz tak założę. Najpierw lepiej wziąć checkpoint, a później wbić to. Bo teraz, nawet jak będę ginął, to mi te skrzynki powinny się respić. Więc... No dobra, dotarłem tutaj, mam 9 żyć. Można przyjąć, że przynajmniej poprzedni etap w miarę ogarniam. Kurda! Co to było? Widziałeś? O Jezu. I dobrze, chociaż tyle. Coraz lepiej. Powiedzmy. A,
Czyli napisałeś coraz lepiej, zanim odjebałem to gówno. Sorry, że musiałeś na to patrzeć. Nie, kurwa, ja to muszę robić z rozbiegu, nie umiem, już wiem, w czym jest ta bolączka, powiedzmy. W sensie z tamtym... Okej, dobra. Po prostu idę rozpędzony, robić flip. Co? Czemu? Nie mogłem skoczyć już, jak zrobiłem tą maskę. Kurwa, i znowu się zaczyna. Jebane etapy. Podejrzewam, że ktoś bystry by skoczył na tą lewą krawędź lasera. Można wylądować na krańcu tych laserów. No niby można właśnie. Ale nie czuję się na tyle mocny. I homie. Dobra. Wydaje mi się, że już mnie sam fakt etapu przechodzenia tego samego stresuje. Ślisk, skok. Okej, jestem tu. No i teraz przejebany moment. Nie. Czy ja mam... Kurwa, mam trochę w nim. Dobra, już powinienem teraz bez problemu tam dochodzić, no. Mam swój sposób. Czyli wcisk. Jestem. Chociaż i tak spierdolimy. Raz. Raz wyczekać, raz. Czy to jest takie trudne? O kurwa, co to było? Ja pierdolę. Jakiś hit. Dobra, lecimy. No i teraz co? Za wolno. Dobra, jestem. Kurwa! Nie da się tego tak zmieniać szybko. A ja jestem po prostu... Nie wiem, zbyt nerwowy na coś takiego. Za szybko chcę zrobić. Brakuje, kurwa, spokoju we mnie jakiegoś, no. Zaraz może trzeba jednak zejść do tej lodówki. Co?
Jest! W końcu! W końcu, ile mam żyć? 4! Boże! O Jezus Maria! Okej, okay, muszę ochłonąć. Moment. Moment. Dobra, mam tu o smaku piernikowym. Silver, twoje zdrowie. Dobra, ochłonąłem, lecimy dalej. No i zdrówko, Silver. Co to było? O Boże, tam już był checkpoint. Przecież tutaj ten poziom to jest jakieś ja pierdolę po prostu. Wydaje mi się, że to jest ostatni etap. O Boże. Ile jeszcze będą mnie męczyć tak? Chuj, jeszcze strzela. Co? Ale co? Kurwa, o co tu chodziło? Dobra, wyjmamy. O tak, o, skaczę. I co ja mam z tym kurwa zrobić? Nie, no przecież ten poziom to jest jakiś apierdolę. No i chuj. No, jebać, jebać, jebać. To jest jakieś kurwa po prostu niemożliwe.
on chce, żebym ja to na tej platformie chyba... Nie, to jest niemożliwe, żeby przejść to na tej platformie. I chuj, i skrzynki. Spróbowałem właśnie z tym laserem pionowym, ale tam jest jeszcze maska do zebrania. Kurwa! A może podskoczyć i wir? Kucnąć pod te TNT? Jak ja miałbym to nie zrobić? Kurde mać! Ja pierdolę. Nie, to już jest jakiś dramat, to co ja zrobiłem. No, nie. Od nich się nie da odbić. Dobra, chwila, musiałbym stanąć na tej krawędzi. Złapać tą maskę, czy jej tam jeszcze nie strzegł jeden laser. Boże. Przeleciałem, bo mi migało po tym, jak straciłem tam życie, czy coś w tym stylu. W sensie, wiesz, oberwałem, no nie?
No i jak? Czyż tego się nie da złapać tej maski? Nie da się, ta maska jest dla picu. Nie ma z niej żadnej korzyści. W sensie co? Musiałbym wyprzedzić platformę. Wtedy to by miało sens. Żebym ja wyprzedził tą platformę, na której jadę, nie? A tak, no nic ja tu nie wymyślę. Po prostu nic. Po prostu nic. Tam już widzę odwrócona grawitacja, moje ulubione wyzwanie. Ta maska to jest od spowalniania czasu. Więc jakby do przekroczenia tylko tych skrzynek, no nie? No, zajebiście. Musiałbym nad nimi przeskoczyć teraz, bo już ta moja skrzynka dawno poleciała, ta platforma. Nie, ni chuja. Co? Już miałem, już to miałem. O Boże. Kurde mać! Powinienem już mieć tą platformę. Tak, to jest ostatni. To już jest najtrudniejszy. Do tej pory nie miałem aż tak trudnego. Dobra, tutaj trochę cheatersko robię, ale... No nie wierzę tego. To. Co?
O. Nie! Raz, Iwany, raz, kurwa. Kurde mać, nie mogę wcisnąć kółka, bo ja chcę podwójny wślizg zrobić. To jest, no on nie zrobi podwójnego wślizgu, tam ona. Kurde, nie zapomniałem, że mam ten wir. Boże, co ja robię? Chwila spokoju. Mam wciąż życia. O Boże. A tam już jest... Ty, to nie jest fart. To jest po prostu na tej zasadzie, że oni ten poziom skonstruowali tak, żeby dało się go po prostu przejść, no nie? W sensie, no... Ile ja razy zginąłem? Ze 30? Boże, prawie. Serio, następna próba będzie udana. Kurwa! Dlaczego w sensie... Ja pierdolę. To był akurat przypadek, to co teraz zrobiłem. Niechcący dosłownie... Kurwa, nie ma co się tłumaczyć. Kurwa. Okej, dobra. Muszę uspokoić po prostu grę. Muszę siebie uspokoić. Gra jest spokojna. Kurde mać! Zobacz, widzisz to? Zaraz go przejdę. Słowo daję, zaraz go przejdę.
I chuj. Dziękuję za doping. 2 godziny przechodzenie jednego poziomu. Chciałbym tylko pokazać jedną rzecz. Tutaj dzięki Silva za doping. 2 godziny przechodzenia jednego poziomu. Czy Silva napisał easy. 2 godziny. Jeden poziom. Chciałbym tylko pokazać jedną rzecz. Tutaj dzięki Silva za doping. 2 godziny przechodzenia jednego poziomu. Czy Silva napisał easy. Dobra. Poszło na grupkę. No to co, boss? Dzięki. O Boże. No to tylko boss. O, jest linia alternatywna Cortexa. Gdzie linia alternatywna jest taka, że jak przejdziesz Cortexem, to jeszcze Crashem musisz przejść. Ten sam poziom, tylko trudniejszy. Zdemaskowana przeszłość, no to chyba chodzi o bossa. Oczywiście ja tutaj mam chyba ze 2 życia, czy tam, nie wiem, 3. Może ten boss będzie prosty, chociaż w sumie żaden do tej pory nie był prosty. Dobra, zakończenie Crasha 4. Jak to nie wiesz, o co chodzi? Tam jest alternatywna linia, możesz to przejść jeszcze raz, tylko z innej perspektywy, no nie? To nie jest jakby wymagane. O, Cortex w klatce. A, to stary Cortex. O, to w trailerze było. Okej, wszystkie maski są, nie wiem, po jego stronie? O Boże. Dobra. O, wiem jak to działa. To jest... On nie przenosi do tej drugiej rzeczywistości. Dostałem. Fuck. Czemu ja nie miałem takich mocy, jak miałem tą maskę? Ach. Dobra, walka z bossem, to już to sama przyjemność. Co tu się dzieje? Dobra. To jest kutany. No to easy. Huk,
Jak ja nie lubię tego gówna. O Boże! Serio? O Jezu, no super. Oczywiście, że mnie to już kolor zmienił. Jestem fatalny. No i spowolnienie czasu. Poszedł czwarty, jeszcze nadal ma 4 życia. No ten boss nie jest najtrudniejszy. No i ta super wirująca. To mi pokaże. Podejrzewam, że później wszystkie naraz będą napierdalać, także będzie wesoło. Dobra, gdzie on z tym asystentem leci? Aj, ma ich jeszcze kilku. Dostałem, kurwa. O, ale życie mu leci za każdego. Dobrze. Jedni żyć zostało. O, ostatnie. Dobrze idzie. Ty, podejrzewam, że jeszcze raz będę musiał go pokonać, ale chuj tam, nie jest taki trudny. Jest! A może jednak... I chuj. Na ostatnim życiu. Jest! Czyli mamy tutaj scenę stworzenia Cratcha. Tam sobie pomógł. Oh,
No, nie mów, ci wygrają w Crash. O, upamiętnienie. Dzięki Silver, dzięki. O, widzisz, serio? Ja tu się frustrowałem jak nie wiem, ale nie usłyszeć. No, teraz będę musiał skrzynki pozabierać. Kolorowe diamenty. Są takie flashback tapes, czyli takie taśmy, które dostajesz za to, że dojdziesz do jakiegoś etapu bez w ogóle ginięcia, no nie? Podejrzewam, że na tych końcowych to będzie graniczyło z cudem. Okej. Także no cóż, dobra, chyba żadnych nowych scenek nie będzie. Mogę sobie wycofać. A, time triale. No i ten tryb inverted, także w sumie przeszedłem nawet, można powiedzieć, że mniej niż połowę. O, potrójny obrót. No, dzięki Silver, dobranoc. Zakręć się w próbach czasowych. Biegnij ich wciskając 3 razy kwadrat. Okej. Okay. Tak trzymaj, jest jeszcze tyle do zrobienia. Wszystkie skórki, klejnoty, taśmy z retrospekcjami, relikty prób czasowych. Relikty idealne to już w ogóle jest niemożliwe. Na 100%. Zobaczymy. Ukończ grę. Taki za ukończenie gry? Aha, okej, okay, że taka połamana po całości. No dobra. Pokonaj końcowego bossa na odwrót. To jest jakieś fajne. Bloki na poziomie widzę podwójnie. Ładnie to wygląda. A w Crashu? Jak wygląda Crash? O, pobijany. Tu jakiś Crash nietoperz? O Boże, to jest niemożliwe. Dobra, fajnie. Fajnie.
O, jest w końcu zapętlenie, czyli mogę sobie dojść na początek. Dobra, dzięki za uwagę. Ja tymczasem lecę. No dobra, no. Nie będę przedłużał. Dzięki, na razie. Hej, hej. Thank you.